Witam was, Alone in the Dark. Jeszcze jestem w domu. Dobra, w sumie już chyba nic nie za bardzo nie mogę tu zrobić, więc... Nie, wyjść? No nie za bardzo. Nie pamiętam w sumie, co w tym momencie trzeba robić, kurde. O kurde, właśnie to! Przychodzi Elizabeth Jarrett. Nie wygląda za fajnie i... zaczarowała mnie. No cóż... O, i to momencik. Gdzieś tu mam coś takiego. Byłem skończony. Wiedźma miała małą kukłę na moje podobieństwo. Ból nie do opisania powalił mnie. Zastanawiałem się, jak wyjdę z tego żywy. Musiałem zdobyć trochę czasu. Na szczęście Elizabeth Jarrett była typem, który dużo gada. Grace uśmiechnęła się do mnie. Okej. Jestem na statku. I co masz do powiedzenia mi? Tak. 200 lat temu ja, Elizabeth Jarrett, przybyłam na Haiti. Byłam wtedy niewinną dziewczyną, ale mój opiekun Cotten nauczył mnie strachu i nienawiści. W tajemnicy jedna z jego sługów nauczyła mnie, jak dosiąść ciemności. Ale uczeń przerósł mistrza. Cotten wkrótce poznał moją mściwość i został moją kreaturą. Żołnierze mnie nas złapali, ale nie byli w stanie rozpoznać Cottena. Latający Holender został moim więzieniem. Widziałem, a właściwie lepiej było, mogłem zobaczyć, gdzie kapitan chowa klucze do moich łańcuchów. Mój duch wędrował. Jednooki Jack usłyszał moje wołanie o pomoc. Moja dusza strzegła go. Śmierć była moim sprzymierzeńcem. On... Jego ludzie będą nieśmiertelni i raz na 100 lat niewinna dziewczyna będzie się starzeć za nas. Poczułam wtedy uczucie wolności. No i teraz właśnie... Można zrozumieć, czemu porwali dziewczynkę, Grace. Ponieważ będzie się za nich starzać. I teraz, popatrzcie, steruje Grace. To jest właśnie ten moment, jeden z najbardziej dziwnych w grze, kiedy zamiast carbine kierujemy kimś innym. Dziewczynką. Tą właśnie dziewczynką, która została porwana. I co mam? Misia pluszowego. I otwieranie, popychanie. Teraz trzeba tak przepchnąć to. Tylko to jest... Tak było... A, okej, udało się. To jest dosyć trudny fragment, tak mi się kojarzy, a może i nie. Nie pamiętam, bo dawno, dawno temu to robiłem. Wow, papuga. Tak biegnie Grace, a tutaj na ziemi jest coś. Torba z nasionami. Tu coś jeszcze leży, na dodatek. Na stole kanapka i pieprz. Kanapkę to ja mogę zjeść. Chyba nie. No miałem ma więcej zdrowia w sumie, okej. I... papugę można nakarmić. Tak jest. Coś nam powie może ta papuga? Zaraz. Nakarmi ją, nakarmi. Powinien szukać laski, która jest gdzieś schowana. W kabinie jednookiego. Okej. Tyle mi powiedziała właśnie papuga niebieska.
No dobra, no to nic nie mogę zrobić, tylko iść dalej tymi drzwiami na przykład. Wiesz, otwierać drzwi, dziewczynko? Czy może nie tędy? To jeszcze może są drugie drzwi gdzieś z boku. Aha, tutaj jest, no tak. Okej. O, cholera. Tutaj trzeba się ukryć chyba, jeśli nie mylę, bo idzie tutaj na pirat. Tutaj się można ukryć. A ja mogę iść dalej. I powinienem wyjść na pokład, na samą górę. Także najpierw użyłem tej drabiny. Wejdziesz. Tak jest. Spindra się. Zdążyła. I od razu do góry. Dlatego wybrałem tą drabinę, bo tam jest drugi strażnik na końcu tego korytarza, więc tędy jest po prostu bezpieczniej. Chyba. A może tam się wydaje. Może mi się myli. I teraz zobaczycie coś ciekawego. I oto załoga. Oczywiście nie cała, ale widzicie, znowu Music Man. Czyli on żyje. Wszyscy żyją tak naprawdę. Teraz pytanie, z której strony... Trzeba bardzo uważać, żeby nie stać zauważonym. Więc nagram tutaj. Zaraz, jak to się szło? O kurczę, tu jest mało miejsca. Poproszę o zmianę kamery, bo tutaj nic nie widać. Muszę przejść chyba tędy. Spokojnie, powoli. Bez nerwów. I trzeba będzie wziąć ten przedmiot, który tam leży, niestety. To jest ryzykowne. Może najpierw się tutaj schowam i nagram i będę robił próby. Ten koleś, co tańczy, to jest właśnie chyba... Nie jestem pewien. Czy nie jest? Mr. I właśnie? O, zauważyła mnie. Czy zauważył mnie? Cholera, jeszcze raz. Chyba przez to, że się... Albo za długo to robiłem, albo nie wiem co. Lipa! Czego tak się dzieje? Weź to. O rany. I teraz spadaj w dół szybko. Okej, okay, udało się. Gdzie ja teraz wyjdę znowu? Nie wiem. Aha, okej. Okay, tutaj gdzieś. Czyli dobrze w sumie. Tak miało być. 35. Co to tam było? To jest zapalniczka chyba, coś w tym stylu, do fajki, nie jestem pewien, ja się tutaj nie będę sprawdzał tego słoniku teraz. Niech ktoś mnie poprawi, jeśli się mylę. Znalazłem kryształową wazę. Mała szkatułka, w której jest mała miniaturowa armatka. I tyle. I chyba zapomniałem o jakimś jednym przedmiocie wcześniej. Ponieważ powinienem mieć jeszcze coś. Chyba, że to tu jest. Tak jest, zapomniałem o jednym przedmiocie. Także... powtórzę to wszystko i się pojawi w tym momencie. Zrobię tutaj przerwę. Ale błąd, no cóż. Dobra, zrobię przerwę, więc do usłyszenia w kolejnej części.